Cześć, witajcie w NB. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tajemniczej organizacji sprawującej pieczę nad turniejową stroną Magica, czyli DCI. Rozpracujemy też wspólnie system Planeswalker Pointsów. Wszyscy je mozolnie zbieramy, a mało kto wie po co. Pod skrótem DCI, Duelist Convocation International, co w luźnym tłumaczeniu oznacza mniej więcej Międzynarodowe Stowarzyszenie Pojedynkujących się. Brzmi okropnie, ale jest to oficjalna organizacja, za którą stoją Wizardzi, odpowiadająca za wspieranie, rozwój i nadzorowanie tej bardziej profesjonalnej turniejowej strony Magica. Ale nie tylko Magica, bo również inne gry Wizardów, jak na przykład Avalon Hill, również podlegają pod DCI. Tylko powiedzmy sobie szczerze, Magic stanowi 90% całości. Jednym z najważniejszych zadań DCI jest certyfikowanie i koordynowanie sędziów, którzy z kolei mają za zadanie sędziować. Dbać o poprawne stosowanie zasad i kultywować ideę gry fair play. Na każdym oficjalnym sankcjonowanym turnieju, czyli tak naprawdę na większości organizowanych przez lokalne sklepy wydarzeniach i na gigantycznych turniejach pokroju Grand Prix, Pro Tour czy Worlds, musi znajdować się sędzia. Służą radą i pomocą, zawsze można, a nawet trzeba ich wołać w sytuacjach konfliktowych. Trzeba tylko pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsza. Sędzia też człowiek i może się pomylić. Jeśli więc na turnieju jest head judge, warto się czasem do niego odwołać. Pamiętajcie, że wśród sędziów istnieje pewna hierarchia określona tak zwanymi levelami, od 1 do 5. Każdy level wiąże się z trudniejszym i bardziej wymagającym egzaminem, ale daje też większe możliwości i odpowiedzialność. Jedynka może sędziować FNM-y i turnieje mniejszego kalibru, dwójka może już testować nowych sędziów i sędziować większe eventy. Ale prawdziwa odpowiedzialność zaczyna się od trójki wzwyż, gdzie zaczyna się zawiadywać większym zespołem sędziowskim, a czwórka może być nawet head judge'em Grand Prix. Bycie sędzią Magica to super sprawa, wiążąca się z wieloma przywilejami, chociaż jest to też pewnie często niełatwe zadanie. Za swoją pracę sędziowie otrzymują specjalne karty promo, bardzo ceniane przez kolekcjonerów. Jak tylko pojawi się ku temu okazja, to porozmawiamy z którymś na wizji, oczywiście sędzią, nie kolekcjonerem. Szczególnie, że w Polsce mamy wielu dobrych, cenionych i doświadczonych sędziów. Może przyjdzie też taki dzień, kiedy i my zbierzemy się wreszcie w sobie i podejdziemy do egzaminu. Po drugie, poważne turnieje to poważna pula nagród. Dlatego trzeba być uważnym i liczyć się z tym, że własny błąd czy nieuwagę można przypłacić niemałą karą. Warning, game loss, match loss, a w poważnych przypadkach nawet DQ. To nie przelewki, bo można stracić możliwość gry w sankcjonowanych turniejach na parę lat. Dlatego nie warto nawet próbować oszukiwać, bo jak się wpadnie, to nie ma zmiły. A są na świecie tacy, którzy złapali już nawet bana dożywotnio. Ciekawi jesteśmy, co też przeskrobali. DCI odpowiada również za wszelkie sprawy związane z zasadami. Nie mamy tu na myśli tej drobnej książeczki dołączonej kiedyś do starterów fatpaków, czyli Basic Rules. Chodzi nam o niemałe tłumiszcza liczące nawet kilkaset stron, które swoją drogą powinni sobie przyswoić nie tylko sędziowie, ale i gracze. Comprehensive Rules i Magic Tournament Rules to może nie najprzyjemniejsza lektura do poduszki, ale warta wysiłku, bo dzięki temu możemy się porządnie pociągnąć w grze. Widzicie na przykład, ile jest warstw i jak owe warstwy działają? Następnym istotnym z perspektywy nas, graczy, zadaniem DCI jest kwestia rankingu, czyli Planeswalker Pointsów. Każdy z nas na swoim pierwszym evencie wyrobił sobie tak zwany numer DCI, czyli indywidualny ciąg cyfr przypisany do nas jako do konkretnego gracza zrzeszonego w DCI właśnie. Kiedyś system rankingowy wyglądał zupełnie inaczej. Punkty nie tylko zdobywaliśmy, ale również traciliśmy, a utrzymanie się w czołówce dla aktywnego gracza było sporym wyzwaniem. Ale to już historia. Całkiem niedawno system ten został zrewolucjonizowany i zamieniony na Planeswalker Points. Całość sprowadza się do tego, że za każde zwycięstwo dostajemy 3 punkty, za remis 1 punkt, a za przegraną 0 punktów. Do tego doliczamy ilość punktów zależną od ilości zawodników biorących udział w turnieju, a potem mnożymy przez przelicznik dla konkretnego typu turniejów. FNM na 16 osób, w którym zagraliśmy 4 rundy i wszystkie wygraliśmy, da nam 4 razy 3, czyli 12 punktów, plus 2 za ilość graczy, razy 1, czyli mnożnik FNM-a, co daje nam łącznie 14 punktów. Chcąc nabyć więcej punktów, warto grać w większe turnieje, np. GPT, PPTQ czy Grand Prix, gdzie te mnożniki są znacznie wyższe. Jak widać, można grać rzadko, ale tylko duże eventy i bardzo łatwo przeskoczyć ludzi grających regularnie w lokalnych sklepach. Cóż, żaden system nie jest idealny, ale ten chociaż promuje koncepcję czystego grania ważnych eventów. Co nam to w ogóle daje?
poza możliwością sprawdzenia na całkiem przyjemnie skonstruowanej stronie historii wszystkich rozegranych przez nas turniejów i przeciwników, z którymi się ścieraliśmy, możemy przede wszystkim sprawdzić, jak radzimy sobie w danym sezonie, skonfrontować to z innymi graczami w Polsce i na świecie. Możemy też pobawić się achievementami, które działają zupełnie jak w grach wideo. Jak widzicie, jestem Grand Prix Elitą, FNM Weteranem i Unstoppable Planeswalkerem. Można się tymi cudami podzielić na Facebooku. Fajny smaczek, który wydaje mi się jest mocno niedoceniany. Jeśli Wizardzi trochę by nad nim popracowali, to mogłoby wyjść z tego coś atrakcyjnego. Dodatkowo możemy przygotować sobie własną, wirtualną, magicową wizytówkę, którą możemy się potem wszędzie chwalić z ilością nabitych przez nas punktów i zdobytym levelem. Ja jestem Battlemagiem, co daje mi już prawie najwyższy poziom. Ewelina jest Invokerem. Zabawa ta poza satysfakcją, jakąś tam frajdą płynącą z rywalizacji daje nam niewiele. Są jednak bardziej wymierne korzyści. Po pierwsze, co roku odbywają się Mistrzostwa Świata, na których każdy kraj reprezentowany jest przez graczy, którzy zwyciężyli w krajowych eliminacjach, czyli WMCQ. Aby móc zagrać w tych krajowych eliminacjach, trzeba w ciągu poprzedzającego roku uzyskać określoną ilość punktów. W Polsce do tej pory był to wymóg 300 punktów. Niby dużo czasu, a punktów do zdobycia niewiele, ale kiedy zbliża się końcówka okresu naliczania, emocje rosną. Po drugie, za wysoki ranking przyznawane są baje na Grand Prix. Do tej pory rozliczane były one na podstawie sezonów, natomiast niedawno nastąpiła zmiana i punkty na baje na Grand Prix zbieramy cały rok. Taki baj to nieoceniona pomoc. Na turnieju, w którym macie do rozegrania 9 rund, a musicie wygrać minimum 7, jedna albo dwie darmowe wygrane są na wagę złota. Tu wyzwanie jest większe. Dla jednego baja w ciągu roku trzeba zebrać 1300 punktów. Dla dwóch 2250. Warto również wiedzieć, że od przyszłego roku, żeby wejść do drugiego dnia Grand Prix, trzeba będzie wygrać 6 gier, a nie jak do tej pory 7. Dla mnie, jako znanego rekordzisty w robieniu wyniku 6-3 na Grand Prix, jest to doskonała wiadomość. Po trzecie, istnieje cały system stworzony dla prosów, gdzie zyski są już zdecydowanie lepsze. Za zebrane w ciągu roku pro pointy, które otrzymuje się za zajmowanie najwyższych miejsc na najważniejszych turniejach, dostaje się tak zwane pro level, za które nagrody są już pokaźne. Można załapać się na darmowe wycieczki na duże turnieje i bonusową gotówkę za samo tylko pojawienie się na Grand Prix. Warto dlatego ciłać każdy punkt. A jak widzicie, Rafał w tym sezonie ma ich bardzo okrągłą ilość. Jeśli nadal macie jakieś pytania związane z DCI albo Planeswalker Pointsami, to pytajcie nas śmiało. Mamy nadzieję, że z grubsza wyjaśniliśmy, na czym polega sprawa. Jeśli Wam się podobała, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia i pamiętajcie, smok widzi wszystkie Wasze błędy. Ja okrągła kluska. Przedstaw się, klusko, największe zmoro tego domu. Oczywiście najlepiej pod lampami, nie?